Okej, moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Dying Light już po tym moim rage'u z poprzedniego odcinka. Zmieniłem sobie skróty klawiszowe, więc nie powinno być więcej problemów. Nie powinno, aczkolwiek wiadomo jak to bywa. Więc tak, mamy dzisiaj questa, żeby znaleźć pieczęć Mera. No i właśnie to zrobimy, o ile się nie spieprzymy. Ale na szczęście nie, dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, kochani. Bo mamy sporo questów pobocznych, których musimy skończyć przed głównym, że tak powiem, wątkiem z Raisem. Główny wątek z Raisem by się przydało jednak skończyć jeszcze w tym miesiącu. Pozostało nam The Following, jeżeli chodzi o Dying Lighta. Zostało nam The Following. Dobra. Wszystko pięknie, ładnie, tylko tu jest wejście do środka. Musimy znaleźć pieczęć Mera. Spotkałem Ishana, który prowadzi magazyn wymieniony głównie pustymi półkami. Powiedział mi o krążących w okolicy plotkach o sporej ilości zapasów ukrytej gdzieś pod miastem. Jedyną osobą, która może to potwierdzić lub temu zaprzeczyć, jest były urzędnik miejski Tabit Erdal. Jest on ponoć trudny w obejściu. Może jakoś zdołam go przekonać, żeby choć na chwilę wspomniał o całej tej biurokracji. Zobaczymy. Zobaczymy. O Jezu, no czemu ty tego nie chcesz brać? Czy tego tu... Bierasz takie rzeczy, chłopie, a nie chcesz. Dobra. Robimy to na szybciorka. Nie zbieramy tego pierdzielnika. Żółte skrzynki tylko i wyłącznie. Uzależnione od żółtych skrzynek. Oj, weź tu, znajdź tą pieczęć. Oho, to będzie ciężkie. To będzie, kochani, ciężkie. No, zjemy batonika przynajmniej. Dobra. Może tu się jeszcze pojawią jakieś notatki. Dawno nie było notatek. Naprawdę bardzo dawno nie było notatek. Trochę mnie to martwi, bo nie wiem teraz, czy ja je po prostu gdzieś ominąłem. Czy one się nie pokazują. Bardzo możliwe, że je po prostu ominąłem. Wolałbym nie. Beczkaj to. O, za mało hałasu, Crane, prawda? Za mało hałasu, żółta skrzynka. No i uzależnienie. Ja mogę być po prostu mazepą, która nie widzi tych właśnie kartek. Nie mówię, że tak nie jest. Nie mówię, że tak nie jest. Bo tak może być. Żyjesz, nie żyjesz. A kto umarł, ten nie żyje. Te trychy, o, w sumie spoko. Własnych nie robimy. Taki nasz challenge w sumie. Ja potrafię mocniej walić, bić. W ogóle wszystko. Ja się nie dotkałem pierwszy. Ty pierwszy zacząłeś gnoju. To gdzieś na dole jest, prawda? A ty nas nie atakujesz, to spoko, zostawimy cię. Tak, tam musimy zejść na dół. Zejścia tu nigdzie nie widzę. Batonik Pita. Pita to już wypełniłem. Sorry. Au, au! Au! O, wygnoję. Jebnie! Mówiłem! To mi nie wierzyliście! To mi nie wierzyliście. Czy tu się da przejść? Binda, nic, 0-0? Niestety nie. Dobra, ale tu jest zejście za to. Tutaj bez głowy trup się jeszcze pamiętał. Widzę, że nie tylko oni się pamiętają. Tu jest wejście. Siedzisz w łazience, to sieć! Wyszedł. No. Skopa, dziada. Chciałeś z tego kibla wyjść, naprawdę? Nie mogłeś się powstrzymać? Nie mogłeś, kurde, nie mogłeś, no. Dobra, ale tu nic nie było. Dobra, wytrych średni. Nie sądzę, żeby coś było tu interesującego, dlatego będziemy to traktować tak samo jak czerwone skrzynki. A, jednak było, kurde. Jednak było. No, widzicie, bym to ominął i co wtedy? I co wtedy? I byłby problem. Własnej głupoty. Na szczęście udało się, jest git. Ale patrzcie, bo w sumie nawet nie schodziliśmy tam poniżej, żółta skrzynka. I schodziliśmy tutaj dalej, no i co? Spierdzielamy, 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 spierdzielamy.
Nie wiem, gdzie uciekam. Już wiem, gdzie. Dobra. Skopował stąd przez ściany. Dobra, zaraz wyjdą może. Może. Niekoniecznie, ale jest taka możliwość. Jest taka możliwość. Mi się coś wydawało, że kiedyś w tym hotelu był... Było takie miejsce z kluczami, to się nazywało recepcja. A może wrócić po prostu gdzieś na dole. Ale mamy pieczęć, możemy schodzić na dół bez problemu. Możemy schodzić na dół. Jezu, jak mi zaczęła głowa boleć. Dobra, tu już jest git. Woda jest, tu jest. Muzyka tutaj jeszcze jest. W ogóle musimy te posterunki Raisa jeszcze zrobić. Ale to za chwilę. Lecimy. Ła. Nie, nie otwieram się na razie. Nie widzę potrzeby, żeby to robić. Ja muszę wam zrobić tego streama, kurczę, z pobocznych, bo to naprawdę sporo będzie tego, jeżeli chodzi o takie aktywności poboczne. To będzie sporo tego, naprawdę. Dobra, cztery. O, dzień dobry panu. Średnie zamki. Otwieramy, cyk. Otwarte. Co my tu znajdziemy? Zombiaka? Nie, o dziwo nie. O dziwo to nie zombiek. O dziwo to nie zombiek. Może jakaś pita? Papieroski, no. Powiedzmy, że mi też pasuje. Palaczem jestem, może nie palę zwykłych fajów, ale... Z braku laku, jakby było trzeba. Dobrze się bawicie. Gdzie jest to cholerne wejście? Daj pieczęć Tabitowi. Bo gdzie tu jest wejście? Ja tu nic nie widzę. Niby gdzieś jest wyżej. Niby gdzieś jest wyżej. Gdzieś tu? Gdzieś tu? Ej, no nie ma tutaj tego. Dobra, włączmy sobie to. A, tutaj jest. Tutaj jest to przejście. Pamiętam, że zawsze właśnie był problem z tutaj z tym wejściem. Dawid. Biurokrato. O, wspaniale. Przyrzekam wykorzystywać tę pieczęć aż po granicę mojej korupcji, która jest bezgraniczna. Powiedz mi pan o tym bunkrze. To był konieczny środek ostrożności. Na Starym Mieście mieszkają niezwykle bogaci ludzie. Wiedzieli, że hołota ze slumsów szybko zużyje te niewielkie zapasy, które ma. A potem to tałataństwo przyjdzie po nasze, jak szarańcza. Więc ukryliście je? Bunkier znajduje się pod ratuszem. Mogę śledzić pana postępy na częstotliwości służb miejskich. Da mi pan znać przez radio, jeśli będzie potrzebował dokumentów od mera. Będę je produkował na pęczki. Niby taki biurokrata, cholera, no. Idziemy sprawdzić bunkier pod ratuszem. Ratusz jest tu. Ja trochę źle polazłem. Tyk. I włazimy do środka. Ciekawe, co za zapasy tam znajdziemy. O ile w ogóle jakiekolwiek będą. Może jesteśmy zrobieni w ciula. Komacik trochę. Spon. 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 Jady garbate, no. By mnie tu atakowały, gnoje. Dokumenty, nic, 0-0. Panie petent, proszę się już tu nie produkować. Biuro zamknięte. Biuro zamknięte, nie przyjmujemy klientów. Ale słuchawki to mieli fajne. Słuchawki mieli fajne. Nadal myślę o tym swoim rage'u, który złapałem ostatnio, no.
Nie mogę sobie darować. Koniec przerwy, do roboty. Kurde, klienci czekają, a ci się tutaj robią sobie drzemki, kurde, no. Ja nie wiem. Widać, że brakuje tutaj szefa. Widać, że brakuje tu szefa. Dobra, ale tu nie ma nic, co by mnie interesowało, oprócz białej skrzynki, która zawsze jest mile widziana w moim towarzystwie. O, o, coś tu. I cyk. Zbieramy tych wytrychów i zbieramy i zbieramy. Tu. Jakiś tasak? Nie no, tasak tutaj przyjmę. Hopesze nam nie są potrzebne już. Dobra, klientów już nie ma. To jest szczęście. Kasa się przyda. Idziemy dalej. No, nawet ty sobie robisz tej drzemki, no. Na górę da się wejść. Czy na górę da się wejść? Tak z ciekawości. Coś tam jest. Coś tam się produkuje, tylko pytanie co? Dobij. Dobij. Leż. Leż, wierz mi, to będzie lepiej dla ciebie. Mniej zaboli. Taki kamuflaż. I lecimy dalej. Że kurde, otwieranie zamków się musiało trafić, no. Tu, poniżej. Tyk, otwarte. Ropuch. Spokój, ropuch. Myślałem, że tu może być kilka zombiaków jeszcze. David, słucha mnie pan? Skoro jest pan w ratuszu, czy może pan wziąć dla mnie nieco papieru urzędowego z gabinetu przewodniczącego Rady Miejskiej? Gdzie jest karta wstępu do bunkra? A, karta, no tak. W wyniku upożałowania godnych wydarzeń karta nieustannie przechodziła z rąk do rąk. Jeśli dobrze pamiętam, jako ostatni miał ją kapitan policji imieniem Halim. Musi mu ją pan zabrać. Czemu sam nie otworzy bunkra? Niestety w związku z pewnym wypadkiem kapitana Halima nie interesują już go dobra materialne. Często kuśtyka ulicą K wraz z paroma byłymi funkcjonariuszami. Być może wciąż jeszcze rozpoznają w sobie swoich dawnych kolegów. Aha, czyli musimy zdobyć kartę do bunkra. Świetnie, no w nocy to będzie to pewno ciekawie do zrobienia. Nie powiem, że nie. Bardzo mnie ucieszyła taka sytuacja. Po prostu genialne. Gdzie ty jesteś, przyjacielu? Gdzie ty jesteś? Bo cię muszę zabić. Nie to, żebym miał do ciebie cokolwiek prywatnie, ale no muszę cię zabić. Kyle, ty... Buraku cukrowy, przestań tutaj robić małpkę. Złap się jak trzeba. Ja nie wiem, normalnie z tym Kylem to nie mogę. Nie mogę, ja z nim po prostu nie mogę. Aha, to ten pan. Chodźcie, przyjaciele, chodźcie. Tak, 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 tak. No. Dawaj, rzucaj tu. Tyk. Nie chcę walczyć z tym wielkim. Ej, fajny jest ten toporek. No, rzuć sobie jeszcze raz. Już co, porzucałeś? Niestety to nie oni. Nie mów, że to jest ten kapitan David. Nie uwierzę. Au. Au, 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 au. Nie ma mnie tu, nie ma mnie tu, nie ma mnie tu. Panie Firal, proszę odejść. Mnie tu nie ma. O kurwa, jestem. Ty parszywy gnoju.
Kurde, no nie, nie pykło. Nie pykło. Dodatkowo jeszcze nie miałem kotwiczki. O. Dobra, Uniwersytet Dave Zonik. Jeszcze raz idziemy do pana kapitana. Panie kapitanie. Kurde. Uciekaj, uciekaj. Dużo expa, dużo expa, dużo expa, dużo expa, dużo expa stracę. Dużo, 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 dużo. Ale to są wredne śmiry, no. Kurde, jak miałem cię zabić? To się prześpimy, co? Wow! Jeszcze jest dzień w sumie. Czy noc? Oczywiście Kyle to woli sobie własną grę grać. Nic nowego, ja wiem. Ty gnoju. Ciekawe, czy ten shotgun ci tak kurwa posmakuje. Bo mi to posmakowało. Nie. Nie. No kurde, przestań we mnie rzucać tymi kamieniami. Hulk. No, zniknął, co jest? Ej, no dobra, nawet jeżeli, to gdzie jest ta karta? I czemu to jest kolejne pudełko Rejsa? Nie rozumiem tego. Ale skoro już tu jesteśmy, to grzech by było nie wziąć. Gdzie ty jesteś? Ty jesteś tam. Spokój się. Ej, naprawdę, weź kartę do bunkra. No gdzie jest ta karta? Tu leżała, serio. Dziękuję, kapitanie Halim. Dobra, idziemy spać, żeby rano wstać. Trzeba się przespać. Oczywiście Kyle musi sobie nogi połamać, bo to on tak potrafi. Wygląda wygodnie. No, powiedziałbym inaczej. Dobra, idziemy do tego cholernego bunkra. I tu mamy chyba nawet nagrodę do odebrania. Od razu sobie odbierzmy. Woda 2.0. Serio, długie są te questy. Kyle ma jak zwykle problemy, jeżeli chodzi o wskakiwanie na niektóre propsy. Nikogo nie zabiło, szkoda. Nikogo nie zabiło. Dobra, włazimy w końcu do tego bunkra. Zombiaków tam już nie powinno być. Chyba nie ma nawet. Mam 16 pocisków do... No, bez jaj, znów się porespiłyście. Znów się porespiły, czyli żaba znów tam też jest niestety. Ty kurde, co cwaniaczku? Z rozkazu mera cała zawartość tego bunkra należy teraz do mnie. Znikaj stąd, złodzieju! To? Ciebie chyba Bóg opuścił. Ja nie wiem, co on tu normalnie... Porażka. Ale są tu zombiaki, trzeba uważać. Są tu zombiaki. Ja w ogóle powiem wam, że ten bunkier tutaj taki wypasiony. I nawet bardzo wypasiony, bym powiedział. Tu siki? Nie, to chyba nie są siki. Kurde, no faktycznie. Takie kurde, 2 na 10 bym powiedział. Ale ktoś tu musiał mieszkać, czyli zapasów pewnie już niestety nie ma, znając życie. Zapasów już pewnie tutaj nie ma. Tu jest zbyt cicho.
Tu jest zbyt cicho. No gdzieś te zombiaki musiały się podziać, które tutaj są. Które zabiły innych ludzi. Pytanie tylko gdzie? Strychy, inne rzeczy. No kurde, to jest tam normalnie pełen luksus. Pełen luksus. Otwarte, zamknięte, dobra. Ale tak ten składzik to takie, lipa. Powiedziałbym, że no nie opłacało się tu wchodzić. Takie 2 na 10. Jakiś nożyk, to nas nie interesuje. Zombiaków nadal nie ma. To jest coś dziwnego. I naprawdę tu jest za cicho. Ho, ho, ho. Kawa, papieroski. Nic nie ma. W ogóle kurde, gruz jakiś na podłodze. Co tu się działo? Co oni tu robili? Zablokowane przejście? No serio, no lipa. Może tu dalej będzie coś ciekawego. To jest zamknięte w tym życiu. No właśnie, tak myślałem. Storage. A to jeszcze nie był magazyn. O, szczurek. W sumie zawsze jakieś białko. W storage'u będzie ktoś. Sam, tu Crane. Znalazłem bunkier pod ratuszem, a w nim zapasy. Jest tu chyba wszystko. O, wspaniałe wieści, Crane. Dziękuję. Czy udało ci się przekonać Tapita do pomocy? Tak, ale potem musiałem go zabić. W pełni to rozumiem. No, powiem wam, że jednak było wurf. Było wurf. 4 zapasy, pół więcej nawet. Kurde. Ale to będzie wyżera. No, było wurf. Naprawdę było wurf. Od cholery zapasów. Już ten grajdałek. Więc kolejny quest zakończony sukcesem. Tu nie ma już więcej. 0, 0. Na pewno. Przejrzę dookoła, ale chyba tak, chyba tu już jest koniec, dobra. Więcej rzeczy nie pamiętam, nie widzę, więc lecimy dalej. O ile teraz na mnie wyskoczył zombiaki na twarz. Ja chyba nie. I może byśmy oddali, kurczę, wszystkie te zrzuty? Kropuch, uspokój się. Zastanawiam się, oddawać teraz te zrzuty, czy nie? Ciekawe, ile w ogóle ich mamy, czy ta gra zapamiętała te nasze zrzuty. Tu jest kwatermistrz. Tu jest kwatermistrz. Dobra, oddajmy te zrzuty, będzie święty spokój. Au. Proszę mnie nie tłuc, wybierałem kotwiczkę. Bądźcie sprawiedliwi. Dobra, oddajmy te zrzuty i tyle. Pike chyba coś jeszcze chciał od nas. A Pike? No w końcu. W końcu nam się udało. Który poziom legendy wbiliśmy? Pewnie jeden. Nawet dwa. Zdolność leczenia, regeneracja zdrowia, poziom zdrowia plus 2. Kurde, no. Dobra, wiecie co? Pójdźmy w regenerację trochę. Myślę, że też może być spoko. Regen HP. No i lećmy dalej. Który quest teraz robimy? Muzyka. Strefa kibica. Mieszkanie Ruperta. Dobra, zobaczmy muzykę. Zobaczmy muzykę. Sporo tych zadań pobocznych jest naprawdę. Chciałbym kupić amunicję o strzelby. Kurna, zapomniałem o tym. Zapomniałem. Niestety o tym. Brakuje mi tych zrzutów, powiem wam szczerze. Brakuje tych zrzutów, oj brakuje. No i o tym właśnie mówię. Widzieliście to? Kyle sobie normalnie leci w kulki.
I co, na imprezę? Co tu się dzieje? Wiem, po co tu jesteś. Ten, co cię zgubi, czeka na ciebie bardzo długo. Brzmisz, jakbyś go znał. Kiedyś szukał moich wizji dla korzyści, ale nie będę się dzielić darem z takim człowiekiem. Z tobą? Tak. Ile to będzie kosztować? Cena jest wysoka, ale zapłata nie będzie u mnie. Teraz udasz się nad rzekę. Znajdziesz tam nocną jagodę, którą można dostrzec tylko w blasku księżyca. Kiedy się tli w ogniu, jej dym pozwala szukającemu przeniknąć zasłonę. Skończyły się, co? Przynieś mi kilka łodyg tej rośliny. Spróbuję. Ale musisz wyłączyć muzykę, przyciąga gryzonie. Nic nie wejdzie, jeśli tego nie zechcę. Teraz muszę przygotować umysł. Kurde, ale co jesteś naćpany. Typie. Daleko to jest? Daleko. Daleko, bardzo daleko. No spróbujmy. Tak na szybciorka. Aha, nie widziałeś mnie. Gnoju. Jest jakiś sprzedawca? Chcesz ubić interes? Jest. Jest sprzedawca. Daj mi amunicję strzelby, bo myślę, że mi się na pewno przyda w tym rozdaniu, że tak powiem. Chemikalia, ostrze. Dobra. Jeszcze deszcz oczywiście musiał zacząć padać. No świetnie. Po prostu genialnie. Skrzynka. Kolor żółty bardzo mnie motywuje. No, on z pewnością tego nie słyszał. Nie, nie, nie. To kurde. To był taki cichy skok. To był taki cichy skok. To te jagody chyba. Dobra. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Jeszcze kilka. I się wyłączyły. Lecimy do Ruperta. Nie, to nie był Rupert. To nie był Rupert. Boże, przepraszam. Jesteście cali? Weź się odczep. Samochód. I lecimy wyżej. Tu gdzieś jest niedaleko zrzut, tak w ogóle. Tu gdzieś jest chyba zrzut. Gdzie jest ten cymbał grający? Tu jest ten cymbał grający. Opa! Okej, to była szybka robota. Oto twoje zioła. Wrzuć łodygi w płomienie, abym mógł wejść w trans. Co teraz? Nic nie mów. Wschodzące słońce powiedzie cię do fontanny płaczącej krwią. Obok miejsca, gdzie wielu ludzi i wiele języków. Podążaj szkarłatnym szlakiem, a doznasz oświecenia. Pod zwodniczą cyfrą 9. Tam cień samozwańczego króla będzie czekał na ciebie. Króla, z którym przyjdzie ci stanąć do walki. Odkryjesz, kim on jest i jakie ma słabości. A gdy nadejdzie czas, odbierzesz mu koronę albo umrzesz. Oho. Robi się poważnie. Ja nie wiem, Kyle, że ty wierzysz takiemu kurde baranowi. Nie szkoda zdrowia. Nie, to żeby coś. Ale po prostu, no wiadomo. Raczej nie wiadomo. To widzę, że tu jest zrzut. A ja z przyjemnością go sobie jeszcze wziął. Ropucha jest jeszcze tutaj, no nie. A ten zrzut to w ogóle jest na dnie. Nawet niepotrzebnie zabijałem. Niepotrzebnie zabijałem tego zombiaka. Gdzieś tu jest. O, widać dno, widać dno. Widać zrzut. Dzień dobry. Historia medyczna. Dobra, tylko teraz weź stąd wypłyń. Ej, tu jakoś było o dziwo płytko. Tu było o dziwo płytko. O kurde, ale się zrobiło. Poważnie.
Ale się zrobiło poważnie. Tutaj jest jeszcze, z tego co widzę, safe zone, którego nie odkryliśmy. Tu ta skrzynka, standard. Weź, spadnij. Weź, spadnij. Dobra, tego zabijemy. Tego zabijemy. Ten musi poczekać. To dosyć mocno musisz poczekać. Weź, przestań. No właśnie, po co ci to było? Uuu, faktycznie tu jest poważnie. I nawet ropuchy są. Panie zombiak, proszę przestać się ruszać. Ty tym bardziej. Zamykamy safe zona. I chyba dłuższy odcinek o kilka minut. Zabijamy dziada. No, włączamy korki. Pyk! Dała się jasność. Od razu milej i weselej, no. Od razu milej i weselej, ale kurczę, we wcześniejszych safe zonach naprawdę było a to notatka, a to co innego, a to jakiś posążek, a to jakaś dupawka, ale zawsze coś było. A teraz tak widzę, że strasznie sobie w kulki lecą. Ropuch, siad. Ropuch, leżeć. Działają na jego komendy. Działają na jego komendy. Jest safe zone? Już? Jaja? Jaja! Jeszcze brakuje nam jednego safe zone'a, tylko pewnie to jest na tamtym obszarze. Kochani, dobra. Zrobiliśmy jedno w sumie zadanie. Półtora prawie. I w sumie, no to kończymy jeszcze w następnym odcinku pewnie kilka tych zadań. Potem raczej przystopuję, jeżeli chodzi o Dying Light'a. Pewnie zrobimy streama, ale nie jestem jeszcze pewien. Zobaczymy. Jeszcze jeden na pewno będzie. I po tym już zdecyduję, ile nam tych zadań zostało. No bo zadań nam zostało sporo. Sporo. Tak więc kochani, dzięki wielkie, że byliście na tym odcineczku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. W opisie jest podany link do Discorda i do strony kanałowej, gdzie możecie zobaczyć harmonogram. Tak więc jeszcze raz dzięki wielkie. Trzymajcie się. Grał dla was Shiro. Hej, hej.